Jak co roku spotykamy się na Strefie Chwały, festiwalu, który gromadzi wielu ludzi z różnych regionów Polski. Każdy miesiąc jest dobry, żeby chwałę Bogu oddawać i żeby spotykać fantastycznych ludzi. No ale lipiec akurat jest tym miesiącem, w którym organizuje się ten festiwal Strefa Chwały. No i cóż, to jest dla mnie już taki tradycyjny moment, początek lipca. Początek lipca to wiadomo, Strefa Chwały, bo przyjeżdżają tutaj fantastyczni ludzie z całej Polski i nie tylko. Spotykamy się, wymieniamy się myślami. Razem wielbimy Pana Boga, dziękujemy Mu za dar życia, za to spotkanie. Cieszymy się życiem, uczymy się cieszyć życiem, uczymy się dziękować za dobro, uczymy się umacniać w tym, że jednak jest mnóstwo ludzi, którzy chcą robić dużo dobrych rzeczy, którzy chcą się cieszyć tym światem, którzy są wdzięczni, no, którzy chcą po prostu promować wartości, na których się wychowali. Który raz jesteście na Strefie Chwały? 8? 12. Co Was motywuje, że tyle razy byliście, dalej przyjeżdżacie? Podejrzewam, że dalej będziecie kontynuować tę tradycję. Strefa Chwały to jest przestrzeń do rozwijania nie tylko swoich pasji, ale też swojej wiary. Nie poznałam jeszcze, nie byłam w takim miejscu, które rzeczywiście daje mi tyle siły i takiego wsparcia też na cały rok. Czuję, że po prostu to jest moje miejsce na ziemi. Na strefę przyjeżdżamy razem z rodziną. To jest dla nas zawsze wydarzenie, które bardzo mocno wpisuje się w wakacje, ponieważ jest to, poza tym, że to wydarzenie, festiwal ma charakter taki związany z naszą wiarą, z naszymi poglądami. Jest to czas budowania, przypominania sobie, jakie są nasze fundamenty, to jest to też doskonały czas dla naszych dzieci. Są takie najmłodsze dzieciaszki do lat 6. Kolejna grupa to są dzieciaki od 7 lat do 11. No i tutaj wiadomo, jakieś zawody sportowe, tańce, zabawy, tak żeby spędzić z nimi super czas. No i jest też najstarsza grupa od 12 do 18 lat. I tutaj prowadzimy im rekolekcje o Jonaszu. Pokazujemy im, jak w tak najprościej tłumacząc, jak z niektórych sytuacji, właśnie tak jak Jonasz, który uciekał przed Panem Bogiem, wyjść i że Bóg zawsze przy nas będzie pomimo wszystko. O strefie dowiedziałam się na Młodzieżowej Szkole Animatora oraz na rekolekcjach Królestwa, które odbywały się w czerwcu w Siewszkowicach. Szczerze, jak się o tym dowiedziałam, to czułam coś takiego, że chcę tam jechać, szczególnie, że w tamtym roku przyjechaliśmy na jeden wieczór i bardzo mi się to spodobało. Wszystko to, co robimy, jest ku chwale Bożej. Muzyka w liturgii jest jej składową częścią. Ta prawda o tej muzyce i o liturgii, ona między innymi, proszę mi wybaczyć, że to powiem, ale ona powoduje, że nieuzasadnione jest sformułowanie oprawa muzyczna. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli mamy do czynienia z jakąś oprawą czegoś, to znaczy, że ta oprawa nie należy do obrazu, tylko ją w jakiś sposób upiększa, tak? Oprawia ją, jest jakby czymś zewnętrznym. Muzyka w liturgii taka nie jest. Strefa Chwały jest niezależnie od profesji. Czy jesteś biznesmenem, czy jesteś kapłanem, czy jesteś nauczycielem, czy jesteś przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą, czy pracujesz w korporacji. Jeżeli starasz się na co dzień żyć Ewangelią, budować społeczność ludzi nowej kultury, to właśnie Strefa Chwały, festiwal to są rekolekcje dla Ciebie. Początek chrześcijaństwa to nie są obrzędy, to nie są obyczaje, to nie jest doktryna, ale to jest spotkanie Boga, spotkanie Jezusa, to jest doświadczenie. I myślę, że to miejsce, w którym jesteśmy, jest takim dobrym miejscem, żeby móc spotkać osobiście, doświadczyć Jezusa Chrystusa, Jego miłości,
doświadczyć zbawienia, po to, żeby potem zaangażować się dalej w życie chrześcijańskie, bo bez tego chrześcijaństwo nie istnieje, bo chrześcijaństwo jest osobą przede wszystkim i więzią z tą osobą, z Jezusem Chrystusem.